Samuraja już pewnie już nieraz oglądałeś, nie? Tak. No, a powiedz, origami umiesz składać? Nie umiem. No, moja oni, kuzynka umie. No widzisz, że nie dość, że w piłkę grają, to jeszcze origami potrafili poskładać i podziękować obsłudze za przygotowanie szatni. Za Katarzyni po raz kolejny jesteśmy w Art Cafe pod pretekstem w Wałbrzychu, kawiarnia artystyczna. Sławek pije kawę, nie uczcie się, to nie jest nic niezdrowego. Tak. Nietypowa szklanka, jak to w kawiarni Art Cafe. Przyjedziecie, zobaczycie, spróbujecie, zakochacie się, wrócicie na pewno. A tak szczerze mówiąc, o samurajach zaczęliśmy, bo zafascynowała mnie trochę ta postawa japońskich kibiców, mimo tego, że to nie jest pierwszy raz przecież. I oni tak naprawdę potrafili do tego poziomu gry swojej reprezentacji też się dostosować, bo nawet jak byli na meczach innych drużyn, to też sprzątali trybuny. Nieważne, że to nie Japonia grała. To coś naprawdę niebywałego, bo nie wyobrażam sobie tego, żeby ktokolwiek inny w ten sam sposób nawet pomyślał, już nie mówiąc o tym, że zrobił. Szkoda mi ich wczoraj było, bo ten mecz, wydaje mi się, zagrali dobrze i wcale nie byli gorsi od Chorwacji. No ale rzutów karnych jednak jeszcze strzelać nie umieją, to było widać, no niestety totalnie nie wyszło, nie? Wiesz, poprzednie mistrzostwa to już byli blisko wyeliminowania. Wtedy Belgii, tak? Belgów, tak. Mm-hmm. No tutaj już pewnie awans do ćwierćfinału, ale no jest to konsekwencja pracy. Najpierw to, co w poprzedniej części mówiliśmy o reprezentacji Polski, że nie ma w ogóle jakiejś koncepcji, zamysłu szerszego. Tutaj ta liga już powstała profesjonalna ponad 30 lat temu. Początkowo może byli tam sprowadzani zawodnicy już w wieku zaawansowanym na tak zwaną emeryturę piłkarską. No po prostu dla popularyzowania dyscypliny piłki. No ale z czasem sami zawodnicy japońscy zaczęli wyjeżdżać do klubów europejskich. Liga była coraz mocniejsza, kluby dochodziły tutaj czy zdobywały puchary azjatyckiej ligi, tak, mistrzów, no ja gwiazdy jak Japończycy mieli, jak Nakata choćby, wcześniej Kazuyoshi Miura. No to byli zawodnicy, których wszyscy znali, prawda? Następne pokolenia, czy ono. No, no wczoraj grał Minamono, nie? Czy Minamini, Honda, nie? Nieważne, chodzi o to, że po prostu że mają zawodników, piłka jest ten i konsekwentnie tutaj swój, wiesz, nawet jeżeli nie ma jakichś takich sukcesów typu ćwierćfinał, półfinał, to jednak w tych turniejach jest to jakaś regularność, tutaj tak. Tu nie ma przypadku, widać, że no, piłka w ogóle jako dyscyplina w Japonii jest na odpowiednim poziomie. Dokładnie, a co zabawne, nie jest to ich sport narodowy. Oni mają tam oprócz sumo jeszcze kilka innych dyscyplin, które bardzo lubią i propagują bardziej nawet od sam piłki nożnej. A jednak potrafią robić postęp. Ale to zobacz, konsekwencja i jakiś pomysł. To, co mówiliśmy w poprzednim odcinku odnośnie piłki, sprowadzania zawodników zagranicznych. Weź siatkówkę. Sprowadzają gwiazdy typu Kurek, Kubiak, tak, ale są przepisy, że w klubie może grać jeden zawodnik, tylko zagraniczny. Tak, to bo chcą promować tak, swoich, właśnie, nie? Tak, właśnie o to chodzi, żeby oni się jakoś uczyli w ten sposób od swoich i to jest też właśnie polityka władz danej dyscyplinie. No dokładnie, a też ważne jest w tym wszystkim to, że oni jako kraj, który do tej pory zawsze mieli różnego rodzaju, wiesz, aspiracje, ale nigdy to nie wychodziło, w pewnym momencie zrozumieli jedną bardzo prostą rzecz. Tu nie chodzi o to, żeby, tak jak mówisz, ściągać byle kogo, tylko żeby tu ściągać gwiazdy i wolą mieć jedną, dwie gwiazdy w drużynie, w zależności od tego, jaka to jest dyscyplina sportu, zgadza się, niż Angulo z trzeciej ligi hiszpańskiej, niż kogoś tam jeszcze, nie wiem, Emreli z Kazachstanu, Muci, cholera wie skąd, i takich, i Castrati, no ja nie wiem, kogo tam jeszcze mam wymienić. Był tam ktoś kiedyś w Poznaniu, wiem, jakiś ktoś był, jakiś Niemiec przyjechał kiedyś do Śląska. Zresztą to są chore rzeczy, no umówmy się. Oni naprawdę myślą logicznie i dzięki temu, że pilnują się konsekwentnie, to realizują. To widzieliśmy teraz Japonię, która nawet w domu swego czasu powiedziałem, że polska reprezentacja na tych mistrzostwach w Katarze powinna się od Japonii uczyć gry w obronie, zaangażowania, walki, ambicji, nie wiem, wszystkiego chyba to, co widziałem. A słuchaj, jest to wiele reprezentacji, nie wiem, Szwajcaria, która też może no nie ma takich bezpośrednich sukcesów w postaci medali, ale tam już od kilkunastu lat jest jakiś system szkolenia, trenerzy pracują, wcześniej Petkowicz.
no generalnie mają pomysł. 8 lat, tak. Wiesz, to się, tak powiem, interes się kręci. No, reprezentacja ta gra odpada w 1/8 finału, ćwierćfinale. Czasami zdarza się, że jak wyeliminowała Francję na poprzednich mistrzostwach Europy też rzutami karnymi. No wiesz, no w piłce nie zaprogramujesz sukcesu, że zrobisz krok po kroku, że będziesz w tym półfinale. No tego nikt możesz nie przegrać, ale po prostu grasz, prezentujesz jakiś poziom. To jest rywalizacja wtedy na jakimś poziomie, a nie murowanie bramki, kopanie pał. No, dokładnie. No słuchaj, dzisiaj się kończy faza 1/8 finału. Teraz tak zerkać na telefon. Tak, bo tutaj Hiszpania. Ciekawe rzeczy się dzieją. Jest dogrywka Maroko-Hiszpania. Zgadza się. Widziałem, jest 0-0, trwa dogrywka, ale Maroko bardzo fajnie się zaprezentowało z Belgią. Zobacz w ogóle... Z Belgią trochę już taką podstarzałą jednak i było to widać, ewidentnie widać, ale i tak zagrało fajnie. Ja tak zerkam też, bo tutaj ten wynik czas ucieka, ale o co mi chodzi w tym wszystkim? Zabawne jest to, że przed mistrzostwami pewien afrykański piłkarz twierdził, że Kamerun zagra z Senegalem w finale Mistrzostw Świata, bo to dwie najlepsze drużyny na tym turnieju. Dobra, wiedzieliśmy wszyscy, że to było takie pobożne życzenie. Z afrykańskich zespołów mamy tylko w tej chwili już jedną, ostatnią, która być może dzisiaj awansuje dalej. Nadal to Europa rządzi, bo oprócz Brazylii i Argentyny to są same europejskie drużyny, które awansowały. Chociaż dwie drużyny z Azji też aspirowały do tego, żeby grać dalej. Ale co cię tak, powiedz szczerze, zaskoczyło w tej fazie grupowej? Bo wcale na przykład mnie nie zaskoczyło to, że odpadli Niemcy, jak co niektórzy myślą. Trochę się zmartwiłem, jak zobaczyłem, co się dzieje w grupie, gdzie grała Belgia, nie? Znaczy Niemcy pierwszą połowę pierwszego meczu Niemców z Japonią, choć Niemcy mówili, że mają młodych, też zmiana pokoleniowa, paru młodych zawodników, że to dla nich będzie przetarcie, ale potem co zobaczyłem w pierwszej połowie meczu z Japonią, to powiedziałem, że to może być kandydat do Mistrzostwa Świata. No i nagle w przerwie wszystko się zmieniło. Przegrana z Japonią, z Hiszpanią, no mecz już na takim musiku. No i też nie wyszło. Remis dawał jeszcze szansę, ale tutaj z kolei... No namieszała tam w tej grupie Japonia bardzo dużo. Pokazała, że Hiszpania też nie jest tak mocna jak w tym meczu z Kostaryką. Zresztą myślę, że to był czysty przypadek, że aż tyle bramek wpadło, bo ta Kostaryka jednak też taka słaba nie była. No, nie umówmy się. Senegal... Niby taki mocny, zobacz jak dostał lanie od Anglików w 1/8, to już było widać, że może i oni są dobrze fizycznie przygotowani, wybiegani, ale kultura piłkarska gry tej drużyny jest totalnie daleko odjechana i absolutnie nie na poziom dalej niż 1/8. No nie wiem, mam takie poczucie, że z tych drużyn, które aspirują do medalu, bardzo ciekawie się zapowiadają teraz najbliższe ćwierćfinały, że nie zawodzi Francja, Anglia, nie zawodzi Francja, Brazylia, prawda, Anglia, Argentyna, Holandia to bardzo fajne mecze będą. Dokładnie. Znaczy Francja, mimo że z Polską, jednak trochę też nie był to w ich wykonaniu dobry mecz, prawda? Dobry mecz aż taki, ale wydaje mi się, że jednak jest to dla mnie faworyt numer jeden tak, do mistrzostwa. To jest okazja, żeby to sprawdzić w najbliższym piątek. Choć z Anglią naprawdę będzie bardzo ciekawy mecz. A wiesz co, ja mam takie dziwne... Konfrontacja dwóch i trochę innych stylów. I... Spotkamy się po ćwierćfinałach, będziemy wtedy nagrywać typowo o ćwierćfinałach odcinek, ale powiem ci, że może wtedy się ze mnie pośmiejesz. Ja mam takie dziwne wrażenie, że ta Anglia dostanie trójkę i pojedzie do domu. Oj nie, to się bardziej wyrównanego meczu spodziewam. To powiem, bardziej wyrównanego chyba się spodziewam po meczu Holandii z Argentyną, wiesz. Nie wiem, dlaczego mam takie poczucie. Nie, Argentyna dla mnie jest jakaś, niby był faworyt, jeden z głównych faworytów przed mundialem, ale z gry, no mają momenty, szczególnie w drugiej połowie, kiedy też no, byli na po porażce z Arabią, byli też na musiku meczu i chyba to ciążyło na nich w pierwszej połowie, ale... Druga połowa, kiedy Messi strzelił, wziął grę na siebie, strzelił bramkę, już jakoś to ciśnienie puściło i druga połowa, no już pokazali tak samo jak w meczu z nami, ale tak co widziałem z Australią w meczu, że Messiemu naprawdę chce się grać. Dzisiaj już tam tak, nie stroi foków, naprawdę ciągnie tą drużynę. Choć Australia, wiesz,
te dwie akcje w końcówce. Tam się wszystko mogło zmienić, prawda? Zupełnie inaczej mogło wyglądać. Znaczy, wiesz, to są mistrzostwa, bo ta faza już pucharowa, no to... No to tutaj każdy gra o życie i tak naprawdę każdy chce zostać te kilka dni dłużej na turnieju. Wcale bym się nie pomniewał, gdyby, załóżmy, doszło do mega niespodzianki i Polska by z tą Francją wygrała. Ale tam mi się wydaje mocniejsza część tej drabinki właśnie, gdzie jest Argentyna, Holandia i Francja. No tam też jest Brazylia, Anglia. Nie? Nie, Brazylia jest drugiej teraz. Argentyna, tak. Holandia, Brazylia. Holandia, Anglia, Francja. Brazylia, Argentyna zapowiada się półfinał, niektórzy tak mówią. Może być półfinał, tak, ale mówię druga połowa, bo będą grali teraz, jakby te dwie części się będą No Argentyna, łączyć. Holandia, Brazylia, ktoś tam. Z Chorwacją grają? Chorwacji, tak. No to Chorwaci raczej szans nie mają. No też. Też tak myślę. Też trochę widać, że... Nie po tym paru nowych zawodników, ale... młodszych, wchodzących do kadry, ale już też widać trochę, że... Ale że... dobra, ty weź zobacz, bo tak mówisz, Chorwacja grała jak grała, ale mam takie dziwne wrażenie, że to Brazylia się w tym meczu 1-8 za dużo, wiesz, rozszalała i że ten mecz już z Chorwacją, mimo że będzie absolutnym faworytem, bo zagrała, bo gra cały czas ładnie i do przodu i jest ta gra taka naprawdę dobrze poukładana, to mam takie wrażenie, że ta Chorwacja, mimo to, że mówiłem przed chwilą, że nie ma szans, to jednak to takie było powiedziane bardziej na zasadzie hura po tym, co zobaczyłem, wiesz, meczu z Koreą. Jak przetrwają pierwsze 15 minut, to myślę, że ta Chorwacja jednak pogra o coś. A ja ci powiem, że raczej tutaj w tym meczu, no jednak Brazylia jest dla mnie faworytem, ale czy do mistrzostwa, to aż tak bym nie był przekonany. Mają momenty naprawdę fajne. Tak jak te pierwsze 6 minut. Tak, ale to często meczu, w przypadku Brazylii tak bywa. Ale czy to jest drużyna na mistrzostwo? Nie wiem. Ale bardzo ciekawy mecz dla mnie Portugalia-Szwajcaria. No. Z jednej strony kibicuję Portugalii, to z czystego sentymentu jeszcze od początków moich tutaj zamiłowania piłkarskiego, ale Szwajcaria, mimo nawet tej porażki grupowej z Brazylią, też bardzo, bardzo fajnie gra. Nawet też napisałem, że może to być czarny koń w ogóle do czwórki, do gry o medale. No słuchaj, nie wiem, zobaczymy. Jeżeli im się uda tutaj przetrzymać napór Brazylii, Portugalii, to kto wie, czy to się nie skończy tak, że faktycznie coś pograją bardziej tak po niemiecku, powiedziałbym, bo oni tak nie grają za bardzo jakoś błyskotliwie, ale za to bardzo są waleczni, biegają i przede wszystkim nie popełniają błędów w ustawieniu, tych taktycznych błędów, które zdarzają się zazwyczaj tym słabszym zespołom. Cześć, bo ja to cały czas patrzę na... No wiem, 0-0. Maroko, Hiszpania 0-0, 97 minut, 7 minut do grywki. Dogrywka się zaczęła, tak. No, ale może być ciekawie. Zaraz kończymy, jedziemy oglądać karnie. A no tak, bo to byłyby drugie w historii tych mistrzostw. Ja tak jeszcze tylko dodam do tego wszystkiego, co tutaj do tej pory powiedzieliśmy, że chyba oprócz Mbappé, być może Messiego, o którym wspomniałeś, być może też podejścia niektórych selekcjonerów do reprezentacji, tak jak Alisson został zmieniony przez trzeciego bramkarza, żeby każdy z zawodników zagrał na Mistrzostwach Świata, także to też było ciekawe podejście. U nas nie zagrało pięciu zawodników z Polną, bramkarzy, dwóch bramkarzy, no, tak, to tak, wiadomo, wiadomo nie, było, tak. Ale pięciu nie zagrało w ogóle z Pola, nie zawodników. No to myślę, że to... Bumny między innymi. Jędrzejczyk też nie. No tak, zagrał. Tam, nawet tak. Przez chwilę zagrał z Argentyną, tak, no, prawie nawet gola strzelił sobie. Także też było ciekawie. No w każdym razie, wracając do tego wątku, o którym mówiłem, chodzi mi o to, że po prostu nie dzieje się nic takiego super nieprzewidywalnego. To, czego się spodziewamy, to widzimy. Nie mamy jakichś wielkich gwiazd, które by, nie wiem, super dobrze się tutaj spisywało, bo każda drużyna ma jakiegoś swojego jednego zawodnika, który coś tam zrobi. Ale też, jak mówiłem, Mbappé. No dobrze, Mbappé. No to jest, nie, to jest naprawdę, no piłkarz, wiesz, w ogóle to jest mundial, gdzie paru zawodników, którzy byli od lat taka zmiana w topie, prawda? Tak, i to się dzieje, na pewno nie będzie Suareza, nie będzie Ronaldo, nie wiadomo, czy będzie Lewandowski, czy Messi. Dobra, ale Ronaldo to już ponoć ma spakować walizki i wyjechać z Kataru, nawet takie opcje słyszałem. No. Ale myślę właśnie, że... Nie, to masz rację. Mbappé jest zawodnikiem młodym, szybkim, strzelił 5 bramek. Mi się podobała ta trzecia bramka. Mówiło, że przedłużył kontrakt z PES, że dyrektor, jak to się mówi, że poszedł na kasę, ale myślę, że nie wiem, porównując do Neymara, który miał predyspozycję, żeby być naprawdę zawodnikiem wybitnym. Naprawdę? Tak, miał, ale jednak chyba te 222 miliony gdzieś go tam
zastopowała, a jednak by się w przypadku Mbappe to jest inna etyka pracy i jeżeli ma klauzulę, to mówię wcześniej czy później Real nawet i miliard euro za niego zapłaci, bo... No bo będzie mu to się opłacało i to się zwróci w przeciągu kilku miesięcy, tak jak swego czasu przejście Ronaldo do Juventusu, prawda, gdzie za sprzedaż koszulek tak naprawdę zwrócił się cały transfer. No nie wiem, słuchaj. A te dwie bramki z Polską, druga to pokazuje. Bramka, wiesz co, i tak i nie. Druga bramka to był taki moment, gdzie każdy z napastników, który ma jakąś tam swoją klasę, powinien taką akcję wykorzystać. Bo uważam, że to niewiele on tam zrobił. Natomiast trzeci gol to jest zupełnie inna bajka. Strzelenie, wiesz, no, trochę i z odległości pewnej. Dobra, zachwycony jesteś. Ja takie, jestem, nie, bo ale ja takie bramki... oceniam obiektywnie. Wiesz, nie jestem jakimś Francuzów lubię i też uważam ich za faworytów, ale nie mówię to w tym kontekście. Naprawdę doceniam też indywidualną klasę zawodnika, bo nie każdy napastnik by się zachował tu masz w tej rację. Sytuacji. To, znaczy każdy, mówię, klasowy, uważam. I widziałem takie bramki Lewandowskiego i Edwarda Chałupki. No sorry, tak mówię. No, prawda jest taka, że każdy, kto myśli na boisku, umie się zachować. Ale trzeci gol na 3-1, zdecydowanie muszę powiedzieć, że pokazał tą umiejętność taką, o której ty mówiłeś poprzednim razem, gdy o nim wspominaliśmy, natomiast ja nie do końca wierzyłem w to, że on oprócz tej prędkości, którą gdzieś tam zawsze prezentuje, jest w stanie też z tą piłką troszeczkę tak pograć bardziej technicznie. I tutaj rzeczywiście było pokazane, zachował się fenomenalnie przy tej trzeciej bramce i to pokazało to, że on naprawdę ma coś więcej już w wieku 23 lat, jak zdecydowana większość piłkarzy, którzy w tym momencie, na tym etapie życia byli, a potem gdzieś to się zatrzymało. Neymar to może mu buty wiązać. Ja wiem, że niektórzy go bardzo lubią, wręcz są nim zauroczeni i tak dalej, ale jeżeli Mbappé będzie się rozwijał w taki sposób, jak no, tutaj go chwalisz i to, co widzimy czasami na boisku, no to ja myślę, że on przerośnie wszystkich, bo on... Ma wszelkie argumenty ku temu. Jedynym kandydatem do tego, żeby z nim rywalizować na tej europejskiej piłce, to będzie Haaland, dlatego że to są zawodnicy w młodym wieku, bardzo zbliżonym do siebie wieku, z bardzo dużymi umiejętnościami i bardzo podobnymi umiejętnościami, więc jeden i drugi strzela dużo bramek, jeden i drugi dużo potrafi. Myślę, że Mbappé jest bardziej zawodnikiem też nie tylko typową tą dziewiątką, środkowym napastnikiem do wykończenia akcji, ale potrafi się, myślę, że to ma przewagę nad Haalandem. Znaczy, bo widzisz, że akurat potrafi też trochę kiwnąć tutaj widzisz, zawodnika. Jego wywiad czytałem ostatnio i on bardzo żałował, że Lewandowski nie chciał przyjść do PSG. Sam go namawiał. No podobno było jakieś spotkanie. Bo chciał, żeby mieć dziewiątkę, on nie chce grać jako napastnik. On mówi, że on jest typowym skrzydłowym, on gra zawsze w reprezentacji na tej pozycji, którą lubi i chciał mieć w klubie napastnika, który będzie grał właśnie w polu karnym, żeby odciążyć jego od tych obowiązków napastniczych. No, zabrzmiało jak zabrzmiało. W każdym razie chodzi o to, że no, widać po nim, że to jest inny typ zawodnika. I to jest tak właśnie też, porównaj teraz sobie takiego Mbappé na przykład do Lewandowskiego czy do Haalanda. Tu mamy dziewiątka, tu mamy zawodnika, który jednak mimo wszystko preferuje zupełnie inny styl gry, ale strzela na tyle dużo bramek, że jest ciągle w centrum zainteresowania, prawda? No i zobaczymy. 5 bramek już teraz. Myślę, że dwie kolejne to jest raczej pewne, bo niezależnie od tego, co się będzie działo, sądzę, że stworzy sobie przynajmniej jedną sytuację taką, po której mógłby strzelić gola w najbliższym meczu. Tym bardziej Kane, jaka słaba dyspozycja, też ciekawa rzecz. No. Anglia trochę bramek nastrzelała. No, co do Anglii, to jedna rzecz mnie tylko zastanawia, jak to jest możliwe, że po czterech meczach nie mają ani jednej żółtej kartki. No, prawda? To jest nazwa drużyna dżentelmenów. Widzisz, ciekawe. A ja ci powiem teraz, mi się przypomniało. Miałem o tym wspomnieć podczas odcinku z Polską. Powiem teraz, może to taki wątek do biało-czerwonych też się przyda. Być zagadka, ale już się wygadałem, więc ci powiem. Polska reprezentacja na Mistrzostwach Świata teraz w Katarze stworzyła różne tam wrażenie, ale w meczach polskiej drużyny we wszystkich czterech meczach, w których zagraliśmy, były gwizdane rzuty karne. Prawda? We wszystkich czterech meczach. Drugi, trzeci. I we wszystkich czterech meczach pierwszy strzał z 11 metrów był obroniony przez bramkarza. No.
bo nawet Lewandowskiego znaczy, powtórzony. W tej sytuacji dobrze się tak skończyło, bo jednak to, jak się mówi, wynik pójdzie w świat. Też trochę to 3-0 no, nie oddawało też tego, przebiegu. Co było, no i szkoda by było. Dobrze, że było 3-1. Dobrze też, że Lewandowski... No, słuszna decyzja sędziego, bo było tak, oderwanie stóp bramkarza. No, wyszedł do przodu. Choć nie sądzę, nie? Żeby to aż tak miało wpływ na strzał, bo ale, źle uderzył. No tak. Ale dobrze, że podszedł jeszcze raz i że się przełamał. Europejski sędzia wątpię, żeby odwizdał, żeby dał powtórkę, to jest jedna rzecz. Rui Patricio w podobny sposób się zachował przy strzale Błaszczykowskiego na Euro we Francji. No, Gary Lineker zapytał się kamery podczas rozmowy, co ty robisz to specjalnie, podczas obserwowania tego karnego. No nie mógł uwierzyć w to, że któryś raz z rzędu Lewandowski strzela w tak beznadziejny sposób. Ojej, ale nie chciałbym takim wątkiem skończyć tego odcinka. Wygląda na to, że będziemy musieli. Zobacz, jaki jest wynik meczu. Jest chyba 0. 0-0 ciągle i się kończy pierwsza połowa dogrywki. No więc na teraz może chyba, wiesz, zobaczymy, wracamy do domu oglądać. Znaczy nie mam nic przeciwko Hiszpanom, bo no lubię ich też, ale taka niespodzianka, jak Maroko weszło do ćwierćfinału. No to nie, byłoby fajnie po prostu. Jak sobie wyjdzie, mnie tam nie przeszkadza i tak w tym ćwierćfinale za wiele, myślę, już nie pokażę, bo tam przeciwnicy coraz trudniejsi, a Maroko jednak nie jest aż takim zespołem chyba, bo też trudno tu powiedzieć cokolwiek. Czasami jedna taka wygrana z lepszym przeciwnikiem od siebie sprawia, że zespół gra tylko lepiej i potem jest trudno go zatrzymać. No ale... No, powtórzyliby afrykańskie drużyny, jednak poza ćwierćfinał jeszcze się nigdy nie... Nikomu się nie udało. Przebiły Kamerun, Senegal, Ghana. I to Ghana wszystko. Była bardzo najbliżej blisko. Chyba, tak. Piłkę meczową po tym ręce tak, Suareza rzut karny jeszcze. Ja nie wytrzymał presji. Nie, to i potem przegrana w karnych tak, znowu. No. To pamiętam ten mecz. Nawet sam się śmiałem, że Suarez w sumie zrobił najmądrzejszą rzecz z tych wszystkich, jakie powinien zrobić zawodnik stojący na linii w tamtym okresie. Bo dobra, wyleciał z boiska, dobra, ale okres dało to no, nagrodę. A pamiętasz Kamerun Anglia w 90 roku? O, też był super mecz. No, to 2-1 wyszli na prowadzenie, potem strzeli, w końcówce i w dogrywce, i potem z karnego. Ale to genialny w ogóle Kamerun w tamtym czasie, gdyby nie to, że tak się ten mecz z Anglią skończył, nie wiadomo, czy oni by aż do finału nie doszli, bo oni byli niesamowicie rozpędzeni. No. I ten Roger Mira, nie, ze swoimi tam tańcami w... Nie, z Kolumbią dwie bramki. No i Valderrama w ogóle wtedy pamiętam. No, powiedz mi, no jak można było tamtego okresu nie lubić? Ja się dzisiaj genialny. Śmieję się dzisiaj, że tamtych zawodników pamiętam do dzisiaj z imienia nazwiska. Nie? No dokładnie. A młodzi ludzie, którzy teraz oglądają piłkę nożną, nie mają w ogóle pojęcia, o co chodzi, widząc Cristiano Ronaldo, nie wiem, Messiego, nie wiem, no teraz tego Mbappé, czy kogokolwiek innego, nawet do głowy im nie przyjdzie, że mogli być piłkarze lepsi od nich, nie? No taka jest prawda. Kanidzi, ja mógł długo mówić na ten temat. No to ja bym o Holandii tak poopowiadał, nie? Z tamtych czasów, jak było swego czasu, wszyscy pamiętamy. No niby mistrzostwa nie zdobyli, ale co też ciekawą statystykę podali przed ostatnim meczem Holandii właśnie. Ta reprezentacja, był pewien okres, co impreza była w czwórce, nie? Mam jakąś stronę taką, fanpage poświęcony AC Milanowi. Tam jakąś jedenastkę dzisiaj chyba, czy wczoraj była zestawienie chyba z sezonu 89 z Hulitem roku. Tak, właśnie wszyscy Włosi, bo wtedy mogło w ogóle trzech obcokrajowców grać w lidze, tak, no i trójka Holendrów, Van Basten. No cała trójka Holendrów, która ciągła wtedy Milan do przodu, nie? I ten Milan wtedy stawał się naprawdę potęgą, no potem Barcelona do tego doszła, potem w międzyczasie tam jakieś wypadki typu Olympic Marsylia na przykład, nie? I ta bramka na no, jeden. Też mocna drużyna była tak. W danym momencie. Ale to się wzięło wszystko po Mistrzostwa Świata właśnie we Włoszech, bo duża część piłkarzy, którzy na tym turnieju zagrała, przeszła do europejskich klubów. Stojkowicz, wiesz, grać. Jako fan piłki bałkańskiej muszę wspomnieć. Stojkowicz w 90 roku po tym też świetnym mundialu Jugosławii, jeszcze tej Jugosławii starej, 1/8 z Hiszpanią, te bramki z wolnego Stojkowicza, potem za 5 milionów przeszedł do Marsylii, co było kwotą do dzisiaj, no to jest śmieszna kwota, bo to byle kopacz z ekstraklasy może przejść gdzieś tam. No dobra, ale w tamtym weź policz pieniądze z tamtego no okresu. No tak, ale to był transfer naprawdę wtedy bardzo, bardzo solidny właśnie do Olympique Marsylia.
No i dlatego właśnie mówię, jak się skończy... Wood jeszcze grał wtedy. Pewnie, słuchaj, no to kurde, możemy tak omawiać, mówić. No, a to był też niezły wątek z nim, jak on grał w tamtym czasie. Taka propozycja na przyszłość. Skończy się pewnie niedługo okres Mistrzostw Świata, 18 jest przecież finał. Proponuję wrócić do czasów naszej młodości. Koniecznie. I zrobić vloga na temat tego, jak przeżywaliśmy emocje z piłkarskie z tamtego okresu. Świetnie. A jak 18? Bo liga będzie trzecia kolejka. No to będzie trzecia kolejka. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby słuchaj... Finał. No dobra, no finał finałem, no ale uzdrowiskowa Liga Halowa to jest uzdrowiskowa Liga Halowa. Już najbliższą niedzielę jest kolejka numer 2. Nie wybaczę tego, co niektórym, że olali temat i nie przyjechali na pierwszą kolejkę. A tak oczywiście pół żartem, pół serio. Myślę, że raczej nie będziemy nic zmieniać. Tu jest niemożliwe też, słuchaj, żeby tak tylko dlatego, że będzie finał. No najwyżej po prostu ktoś nie przyjdzie. Najwyżej ktoś odpuści. Albo może po prostu zrobimy taki numer, że postawimy gdzieś tam z boku telewizor i ktoś będzie mógł sobie w tym telewizorze mecz obejrzeć, czekając na swój pojedynek uzdrowiskowej Ligi Halowej. A ja czekam na drugą kolejkę. Ale bramki nie strzeliłeś. No nie strzeliłem. A obiecałeś. No widzisz, może strzelę, ale cieszę się, że na te zmiany, co wszedłem, nie zauważyłem żadnej akcji. Słuchaj, no ale ja ci powiem tak, jedna z tych, którą nawet stworzyłeś, była dosyć ciekawa. No. Tam niewiele brakowało po twoim podaniu, bo piłka wpada do bramki. Każdy, kto ma ochotę to zobaczyć, jest zapis w transmisji na żywo z meczu, w którym Sławek zagrał dobry mecz, 5-2 wygrana. To był mecz przeciwko zrzeszonym Wałbrzych w Forever Football Team z 3 punktami. Dałeś chłopakom chociaż trochę tego ALS-u się napić? Oczywiście, że tak. No to tylko dlatego wygraliście. To jest taki płyn jak szpinak papaja, nie? No, działa świetny izotonik. Art Cafe pod pretekstem. Widzimy się po ćwierćfinałach. Dobrosław Kowalski, Jakub Zima. Dzięki. Za Katarzeni. Ale Kataru już nie masz.